przesuń się jeszcze w tą stronę. Jeszcze. Musisz mieć miejsce. Przesuń. Dlaczego? Pierwszy ruch, który będziemy robili, uważajcie, pierwsze ćwiczenie to będzie ruch w kierunku na forehand. Taka pozycja wymagająca ruchu piętą lewej stopy do przodu, wystawienia prawej stopy w kierunku narożnika krótkiego forehandu, uniesienia obydwu ramion, uniesienia głowicy, rakiety nieco powyżej dłoni. Gdybym stał przy siatce w tej okolicy, to byłby ten. Taki sposób. Patrząc z tyłu, popatrzcie, to jest taki ruch. Pozycja, pięta, stopa. Wracamy. Pięta, stopa i ramiona. I to jest pozycja do forehandu. Tak? Teraz przyjmijcie tę pozycję. Forehand, proszę do jeden, czyli ten ruch, a ja podejdę do każdej z Was i wyreguluję. Oto. Można zrobić ruch taki. Ta noga wykroczna ma być ugięta w kolano. Tak? Zawsze ma być lekko ugięty łokieć, odchylony nadgarstek lekko backhandowo, oś rakiety lekko wznosząca się. Dlaczego to potem wyjdzie przy siatce? Proszę przyjąć pozycję 0, czyli pozycję zasadniczą. Jak powiem 1, to będzie strzał. I potem 0. Wrócić. Pozycja 0. Pozycja. To jest pozycja. Łokcie swobodnie zwisają tuż obok tułowia. I jestem kotem, kocicą, lewicą, lamparcicą, jaguaricą, tygrysicą, czatującą na ofiarę. Jestem leopardzicą, jeśli nie pamiętam. Jeden! Szybciej! Ta lotka już 7 razy spadłaby na boisko. To, że ja gadam, to nic nie znaczy. Czekacie tylko na 0-1. Dobra, to idź usiądź, tak? 0. Pozycja. Rakieta w osi tułowej. Nad rakietą widzę przeciwnika.
Nie pochylam się, bo nie muszę wypinać, tylko uginam kolana. Tak? Jeden. Popatrz, to masz. Ty masz najlepiej. Staraj się mimić w tej linii łamanej, tylko jedynie prosto. Jeżeli ktoś tutaj, to prosto. Zaraz.